Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia pochodzi z 1998 roku, grana pomiędzy Anatolijem Karpowem a Shirovem Aleksiejem. Anatolij Karpow, jak dobrze wiemy, 12 mistrz świata, ikona światowych szachów, żywa legenda, wspaniały zawodnik, wspaniały arcymistrz, do szachów wniósł bardzo wiele. Przede wszystkim słynie z takiej gry bardzo pozycyjnej, bardzo technicznej. Gra szachy tak naprawdę dla większości myślę, że dosyć nudne, ponieważ są to właśnie to jest gra techniczna, taka myślę, że nieprzyjazna dla oka, dla szachistów, ale bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna. Ja osobiście lubię też grę bardzo techniczną. Lubię analizować takie partie. Karpow też wzorował się na Capablance, na jego technicznej grze, także ostatnio też nawet wspominał, będąc właśnie w naszym kraju na wizycie w sierpniu 2020 aktualnie. Także polecam tego zawodnika, jeśli ktoś chce troszeczkę poprawić technikę. Z kolei czarnym kolorkiem gra Aleksiej Shirov, łotewski szachista, taka kopia Michaiła Tala. Niektórzy tak uważają, czarodziej z Rygi, młodsze pokolenie, że tak powiem, ale aktualnie mieszka w Hiszpanii i reprezentuje ten kraj na arenach międzynarodowych. Moi drodzy, zobaczymy, jak będzie wyglądało starcie pomiędzy technicznymi szachami, a szachami agresywnymi ze strony Shirova. No i przejdźmy do rzeczy. Anatolij Karpow rozpoczął posunięciem d4, co pokazuje, że będzie chciał grać w szachy bardziej pozycyjne, bo po e4 tych pozycji ostrzejszych myślę, że powstaje troszeczkę więcej. Shirov odpowiedział skoczek na f6, tradycyjnie c4 ze strony Karpowa, g6. No i widzimy, że szykuje nam się albo obrona Greenfelda, albo obrona królewsko-indyjska, albo gambit wołżański. Jest wiele opcji, jakie może zagrać tutaj Aleksiej Shirov. No zobaczymy, jak poszło. Skoczek f3 ze strony Karpowa, goniec g7. No to już wszystko jest jasne. Obrona królewsko-indyjska będzie tutaj grana ze strony Shirova. G3. No właśnie, posunięcie G3 jest takim ruchem w obronie królewsko-indyjskiej, który jest takim ruchem spokojniejszym, powiedzmy, i generalnie mogą tu powstawać pozycje takie bardziej spokojne, bardziej techniczne, bardziej pozycyjne. No właśnie do tego dążył Karpow, więc robi co może. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Roszada ze strony Aleksieja Shirova. Goniec G2 zagrywa Karpow, posunięcie d6, czyli naturalna rzecz, czyli taka teoretyczna. Gramy w ten sposób, żeby próbować zagrać e5, ewentualnie c5. Goniec musi być wyprowadzony. No sprawy są dosyć, myślę, że proste i jasne. Roszada tutaj ze strony 12 mistrza świata i skoczek c6. No właśnie, i już się chwilę zatrzymajmy i powiedzmy sobie, o co w tym posunięciu chodzi. Przede wszystkim skoczek prowokuje pioneczka tutaj, żeby zagrał na D5. To jest czysta prowokacja, aby wydłużył nam się goniec czarnopolowy. Okej, takie posunięcia są też teoretyczne, normalne tak naprawdę. Poza tym druga opcja dla skoczka jest taka, że pionek teraz może wyjść na E5. To też jest sprawa, myślę, że prosta, naturalna i logiczna. No Karpow nie zagrywa takiego posunięcia, tylko wyprowadza kolejną figurę do gry i posunięcie A6 ze strony Shirova. No właśnie, jaki tutaj plan już ma Shirov na grę? Plan jest dosyć łatwy, ponieważ chcemy jechać tutaj na skrzydle hetmańskim przy użyciu wieży na przykład B8 i planu B5. Osoby, które analizują obronę królewsko-indyjską, polecam książkę Eduarda Gufelda, to te osoby na pewno wiedzą, że takie plany są bardzo możliwe i proste w graniu, że tak powiem, ale w realizacji może nie są aż takie łatwe, ale plan trzeba mieć. Chociażby był słaby, to plan trzeba mieć. Aczkolwiek ten plan nie jest słaby, jest całkiem normalny. Wieża E1 ze strony Karpowa, no i wieża B8. Zauważcie, B5 Shirov chce zagrać. Wieża B1 to też posunięcie, nie jest, że tak powiem, złe. Zauważcie, że jak teraz byśmy na przykład zagrali gońcem na F5, to wieża tu się bardzo przydaje, dlatego że gramy ruch E4 i goniec F5 nie ma co robić w tej sytuacji. Po prostu ruch stracony w tym momencie, a wieża B1 pozwala tutaj Karpowowi zagrać na przykład ruch B4, ruch B5. Takie są plany ze strony białych. Jak reaguje na to Shirov? Shirov również zatańczył wieżą i zagrał na E8 z planem
na przykład e5, tak? To jest już myślę, że oczywista sprawa, bo b5 nie zawsze można zagrać, można lawirować, spróbować straszyć przeciwnika ruchem e5 lub b5. Nie wiadomo, jak tutaj zareagować białymi tak naprawdę. No i Karpow postanawia zagrać teraz właśnie d5, więc już sprawa jest oczywista. Tutaj będzie zagrane skoczek A5 i po tej stronie będziemy chcieli teraz grać. No bo tutaj struktura pionków białych się już ustabilizowała w pewien sposób, więc wiemy, jak mniej więcej już reagować tutaj kolorem czarnym. Atakujemy pionka. Zauważmy, że ruch B3 broni pionka, ale tutaj może być skoczek bardzo fajnie atakowany. No, ten ruch B3 oczywiście zagrać można by było, to nie jest jakiś zły ruch. Zauważmy też, że ruch B4 się szykuje i skoczek za bardzo nie miałby ucieczki, ale jest tutaj strzał jeszcze na C4, więc skoczek jeszcze tutaj się czuje bezpiecznie. Skoczek D2 ze strony Karpowa. Teoretyczny ruch, tak też się gra zasłaniając gońca, chociaż powiem Wam uczciwie, moje zdanie jest takie, ja się z tym lepiej czuję, wolałbym grać to po prostu czarnym kolorem, dlatego że właśnie goniec jest zasłonięty, czarne nie mają problemów z rozwojem figur przede wszystkim, wszystko jest fajnie ustawione, roszada zrobiona i plan gry jest dosyć łatwy, więc myślę, że tutaj wolałbym czarnymi zdecydowanie grać tą pozycję. Shirov zagrał C5. Ten ruch pokazuje, że tutaj nie pozwalamy zagrać teraz ruchu B4 ze strony białych. To jest sprawa też prosta. Jak tutaj białe by wybiły w przelocie, no to myślę, że skoczek spokojnie odbija z normalną pozycją, z normalną grą. Dalej rozwijamy figury. Nic się nie dzieje. Chociaż też myślę, że po biciu tutaj ciekawym zagraniem byłoby bicie pionkiem, żeby jednak ta linia była otwarta. Ale po B4, skoczek B7, no wiecie, dużo gry, fajnie, tu się sporo dzieje. No ale po C5 rzadko kiedy tutaj białe wybijają tego pioneczka i Karpow zagrywa A3. No to jest właśnie Karpow, on tu próbuje zagrać B4 i zdobyć skoczka. No właśnie. Moi drodzy, większość z nas teraz by pewnie zagrała taki ruch B6. Mi się też zdarzyło i po ruchu B4, skoczek B7. Może ja przestawię B6, B4, skoczek B7. Nie jest za ciekawie. Tutaj białe złapały przestrzeń na skrzydle i za bardzo nie ma tego ataku, jaki byśmy chcieli czarnymi. Dlatego trzeba spróbować zagrać ruch energiczny, dynamiczny, nie pozwalający tak szybko tutaj zagrać B4 Karpowowi. Jakie to posunięcie? Jaki ruch byśmy zagrali? Moi drodzy, skoczek na G4. Wydaje się, że to jest dziwny ruch, bo skoczek niby tutaj coś atakuje, ale nic tutaj nie grozi. Ale zauważmy, że goniec się otworzył i po ruchu B4, znaczy ruch B4 byłby niemożliwy, bo goniec zbija skoczka po prostu. Więc o to głównie chodzi. A po na przykład takich ruchach typu H3, no to skoczek też może zmierzać na pole E5, tak? Czasem są jakieś poświęcenia na F2, goniec D4. No, teraz może tego nie ma, ale opcje są, tak? Skoczek G4. No i hetman ruszył na C2. Hetman ruszył na C2 w tym momencie i skoczek poruszył się. No zobaczcie, hetman broni na C3 i skoczek zagrał na E5. Cały czas nie pozwalamy zagrać B4, bo tutaj jest wybicie na C4. Więc skoczek E5 spełnia bardzo ważną rolę w tym momencie. Posunięcie B3 takie spokojne. Na razie tutaj bronimy pioneczkę, jak to Karpow. No ale teraz na szczęście Aleksiej Shirov ma już taki dynamiczny ruch, który pozwala bardziej rozgrywać tą pozycję. Posunięcie B5. Posunięcie B5 powoduje, że naciskamy mocno na C4, otwieramy linię, gramy na skrzydle hetmańskim, co czarne chciały zrobić zdecydowanie wcześniej. No i teraz uwaga. Ruch F4 jest dobry z atakiem na skoczka? Absolutnie nie, bo zobaczcie, po F4 skoczek na G4 i tu się robią nieprzyjemne prześwity, nieprzyjemna pozycja. Poza tym są też możliwe takie ruchy później F5, żeby trzymać centrum. No tu stoi, myślę, że dobrze wszystko, dlatego Karpow zagrywa najpierw H3, żeby skoczek nie miał tutaj pola G4. To takie jest też typowe posunięcie, ale czy to nie będzie za wolne? No właśnie. Shirov wykorzystuje okazję i od razu zbija pionka, pionek zbija na C4 i wymienia wieżyczkę na B1. Sprawa, myślę, że dosyć łatwa. No i trzeba teraz czym wybić, bo tu grozi wzięcie pionka. Skoczek z C na B1. I widzicie, że grający białymi ma tutaj figurki jeszcze takie no niezbyt, powiedzmy, wyprowadzone, tak? A czarne tutaj dyktują powoli warunki. Jaki następny ruch? No myślę, że dosyć rozwojowy. Hetman na B6. Zagrał Shirov. Skoczek
wrócił na pole c3. No i teraz pytanie, czy można zbić tutaj skoczka na c4. Przepraszam, pionka na c4. Właśnie. Można, nie można. Zobaczcie, moi drodzy. Bicie na c4. Bicie na c4. I hetman a4. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się zrobiło? Grozimy biciem, grozimy biciem. No goniec mógłby zbić tutaj za takim na wieżę, ale mamy tutaj bicie z szachem. Król g7. Robią się chyba nieprzyjemności dla czarnego. A to nie o to chodzi. Właśnie. Nie o to chodzi, żeby tak łatwo wpaść w pułapkę. Hetman b6 poszło. I w tym momencie Karpow zagrał właśnie ten skoczek c3. No i Shirov zagrywa posunięcie, myślę, że dosyć ciekawe i ideowe. Uwaga, jest to ruch goniec f5. Ktoś by się tutaj, przepraszam, złapał za głowę, mówiąc, o co tutaj chodzi? Przecież goniec gra f5, ale jest e4 i goniec musi uciekać. No właśnie, ale taki cel miał Shirov, żeby osłabić punkt d3 dla skoczka. Czy to wykorzystamy? Sprawdźmy. Goniec wraca na d7 i zauważcie, że teraz mogę zbić tego pionka na c4. Dlatego, że po wszelakich wymianach już nie ma hetmana na a4. Czyli ta pułapka już nie działa ze strony Anatolija Karpowa. Skoczek d1 ze strony tutaj mistrza świata i wieża b8. Spokojnie zagrał tutaj Shirov, ale też musimy się zastanowić, co będzie po ruchu f4. Gdzie skoczek ma uciekać? Gdzie skoczek ma uciekać w tym momencie? Shirov, grając wieża b8, był już przygotowany na ten ruch f4 i w tym momencie bardzo zaostrzył pozycję. Kombinacje po prostu idą, moi drodzy. Takie kombinacje nietrudne dla arcymistrzów, dla nas trochę trudniejsze. Zastanówmy się, jak zagrać. Shirov wtrącił posunięcie goniec na a4. Łapiemy się za głowę, o co tu chodzi, podstawia figurę. Niebywała rzecz. No cóż, Karpow nie ma lepszego wyboru, bo i tak skoczek wjeżdża na d3, więc wybił figurkę, no i skoczek właśnie zagrywa na d3 z widełeczkami na dwie figurki, ale to też nie jest takie proste, dlatego że skoczek zagrywa na f3. No i teraz co byśmy zbili? Czy zbilibyśmy gońca, czy zbilibyśmy wieżę i mamy stratę dwóch figur za wieżę? No właśnie, to jest ocena sytuacji. Zdecydowanie lepsze bicie jest teraz właśnie wieżyczki, bo jakbyśmy zbili gońca, to jakieś e5 i tutaj czarny za bardzo nie ma tej inicjatywy dalej. Zbijamy wieżę, czyli zbijamy tą figurę silniejszą w tym momencie, skoczek e1. No mamy dwie figury mniej czarnymi za wieżę. Ale mamy otwartą linię, po której tutaj mocno działamy i zobaczcie, te trzy figury na jedyneczce są, myślę, dużą rekompensatą dla czarnych. Konkretnie teraz grajmy. Hetman B1, podstawiamy tutaj skoczka, ale atakujemy gońca. No i teraz co zrobił Karpow? Wziął skoczka i tutaj Shirov wziął gońca. Wymiana za wymianę. Goniec na F3, bronimy skoczka. No ale mamy teraz bardzo ładny ruch, silny, prosty. Goniec d4 z szachem. Ten ruch oczywiście atakuje króla i jakieś diagonalki tutaj się pojawiają, znaczy pola na diagonali do ataku, ale jeszcze bardzo ważna rzecz, którą chciałbym zauważyć, król ma ucieczkę na g7 w tym momencie i jakby wieża gdzieś tam chciała podziałać, no to hetman daje szacha, znaczy nie daje szacha, jeżeli król jest już na g7, także na to trzeba też zawsze bardzo zwracać uwagę, żeby myśleć o swoim królu, żeby nie podstawiać niczego. Król na h2. Anatolij Karpow. No i wieża B3. Wieża wjeżdża do ataku. Tutaj może grozi ruch, bicie, żeby potem zbić. Kto wie, ale nacisk jest zawsze na punkt A3. Także tutaj Shirov już mocno wszedł do obozu przeciwnika i atakuje. H4. Karpow zagrywa H4. To jest taki ruch, który pozwala królowi zawsze uciec. H5 też jakieś tutaj próby dojścia do H6 i dania mata królowi. Oczywiście nie będzie to takie łatwe. Teraz Shirov powinien zagrać król G7. To, co mówiłem wcześniej. Taki ruch profilaktyczny, który chroni króla. Nie, aż się odechciewa zagrać tutaj hetmanem na D8 wtedy. Ale Shirov postanowił zbić pionka. Nastąpił szach, król G7. Też Shirov dobrze liczył warianty. No. Także tutaj myślę, że nic się strasznego nie dzieje. Posunięcie E5 ze strony Karpowa. Myślę, że tu jest taka trochę czysta rozpacz, ponieważ jakieś ruchy, które na pozór wyglądają groźnie, ale nic z tych rzeczy.
Posunięcie hetman D2, zauważcie, skoczek na G2 zasłonił. No tutaj jakby król odszedł na H3, no to nie wiem, myślę, że po prostu bicie skoczka i groźby matowe się pojawiają. Skoczek na G2, wieża zbiła na F3. No i mamy tutaj już jakość więcej, ale trzeba jeszcze uważać na to, żeby nasz król nie był zamatowany. I moi drodzy, w tym momencie hetman zbił na E7. No grozi teraz hetman F6 z wiecznym szachem, tak? Byśmy tutaj hetmanem tańczyli na G5 i na D8. Więc trzeba jakoś konkretnie zareagować. No i jedyny ruch to jest właśnie bicie tutaj pionka, dlatego że nie ma szacha na F6. Sprawa prosta. Posunięcie H5. No właśnie, pojawiają się jeszcze pozorne tutaj ataki typu H6, ale Shirov się nie przejmuje. Dobrze przeliczył wariant i zbił skoczka. Materiału już mamy bardzo dużo. W tym momencie Karpow się po prostu poddał. Pokażmy sobie, co mogłoby nastąpić. Mogłoby nastąpić H6, no to król nie miałby za dużego wyboru. I w tym momencie hetman by mógł na przykład ruszyć na G5, król na G7. Jeszcze tylko cofnę na chwilę, jakby na przykład hetman dał szacha na F8, no to król H5, zauważmy, czuje się tutaj król bardzo bezpiecznie. Jeden szach, król bije G4. Nic się nie dzieje, wszystko się broni. Pionek F5 potem zasłania po ewentualnym szachu na C8. Dlatego też hetman na G5 mogłoby nastąpić. Król G7 mógłby wrócić. No i posunięcie, nie wiem, typu bicie tutaj. No nic kompletnie już nie daje. Dajemy szacha, król na H3, H1, król. Można spokojnie zbić na G2. Szachów żadnych nie ma, jak widzimy. Grozi bicie na G3. Partia totalnie przegrana. Także widzimy, moi drodzy, jak Karpow technicznie sobie nie poradził, jednak tutaj Shirov znalazł fajne kombinacyjne ruchy. Bardzo ciekawy debiut, bardzo ciekawa partia. Polecam Aleksieja Shirova jak najbardziej, jak ktoś chce troszeczkę zaostrzyć swoją grę w szachach. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że analiza była całkiem owocna i miła. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej, hej.